Dlaczego bez względu na wszystko my wciąż jesteśmy w tych relacjach? Dlaczego wielokrotnie dostaliśmy bardzo dużo trudnych rzeczy, gdzie normalny, zdrowy człowiek by tego nie wytrzymał i odszedł? Dlaczego my wciąż jesteśmy w relacjach, w których są właśnie kłótnie, konflikty? I choć patrzymy na to wszystko jakby troszkę z boku i widzimy, że no, mam te wszystkie trudne rzeczy, mam te wszystkie traumy, jest mi ciężko. Wciąż wybucham, pracuję ze sobą, ale wciąż wybucham, wciąż sobie nie radzę, wciąż gdzieś psuję tą relację. Ale też widzę z drugiej strony tego człowieka, tego mojego partnera, że on również sobie z czymś nie radzi. On również ma silne emocje, on również ma traumy i my widzimy to gołym okiem, widzimy, że ciężko nam ze sobą, że my ze sobą sobie nie układamy tego wspólnego życia, że płaczemy, cierpimy, że jedno i drugie, jednemu i drugiemu jest bardzo ciężko, ale wciąż ze sobą jesteśmy. Kochani, jak myślicie, dlaczego tak jest? Zobaczcie. Kiedy w tym naszym dziecięcym świecie przyszło tak wiele ciężkich rzeczy, właśnie bicie, kopanie, traumy, wyzwiska, alkohol i te wszystkie rzeczy takie jak przemoc jakaś, kłamstwo, kłótnie między rodzicami, ciche dni i to wszystko. Nawet nie my, ale to życie, ono będzie nas cały czas skłaniać do takich relacji, żebyśmy my uwolnili wreszcie tą traumę z naszego ciała. Dlatego życie prowadzi nas do tego uwolnienia poprzez przyjęcie tego. A przyjąć możemy i zrozumieć tylko wtedy, co się wydarzyło w życiu naszych rodziców, naszych przodków i wszystkich, którzy w jakiś sposób to nasze życie straumatyzowali, nie usłyszeli nas, nie zrozumieli. To życie nam daje, przeżyj to jeszcze raz i zaopiekuj się tym tak, żebyś już się tego więcej nie bał, nie bała. I żebyś ty tym mogła z tego wyjść ręką taką obronną, silna, mocna i zdrowa. I dlatego często jesteśmy w tych relacjach, w których jest ogromny konflikt i kłótnia. Dlatego często w tych relacjach wciąż jesteśmy, jak jest przemoc, alkohol. Dlatego wciąż jesteśmy w tych relacjach, kiedy my już nie dajemy sobie rady. Płaczemy, przeżywamy i nie wiemy, co po prostu dalej, jesteśmy bezsilni. No właśnie, dlatego, żebyś nauczyła się na tej relacji budować siebie i żebyś przyjęła to, co do ciebie przyszło, poprzez spojrzenie na to jako szansę i możliwość przeżycia tego, bo dlaczego? Dlatego, że kiedy ty wrócisz jeszcze raz do tej przeszłości, bo życie ci wyświetliło człowieka, albo ty robisz coś, czego już nie chcesz. I wracamy do przeszłości. I się okazuje, że tam to wszystko było, w tym dziecięcym świecie. I teraz trzeba to tak się tym zaopiekować odpowiednio, żeby poczuć, co tam się wydarzyło. A jak my to przerobimy, tą przeszłość, to tam przyjdzie taka moc w nas. To tam przyjdzie tak wewnętrzna mądrość, w której my umiemy w ogóle już troszkę z innej perspektywy wybierać potem i relacje, i zarządzać tymi, w których jesteśmy. A przede wszystkim czuć się w nich, bo czym jest to spotkanie z przeszłością, z rozumieniem. A jak uwolnimy traumę tego dziecka, to od razu uwalniamy traumę swoją dorosłą, bo w tym dziecku my jesteśmy. To dziecko jest w nas. To my jesteśmy tym małym dzieckiem wystraszonym, a ciało pamięta wszystko, każdą rzecz. Dlatego wam się nie układa i dlatego wam jest tak ze wszystkim trudno, a życie was dalej pcha i będzie.
dopóki nie przyjmiecie tego, nie zaopiekujecie się tym. Bo wtedy macie szansę zobaczyć, co się stało i co ja mogę z tym zrobić. Jak ja mogę się tym dalej zaopiekować. Jak ja mogę zbudować siebie, ale jak ja też mogę nauczyć się kochać drugiego człowieka z tym, jaki jest. Bo zobaczcie, przyjęcie swojego dzieciństwa od razu i zrozumienie swojego dzieciństwa od razu pozwoli nam zrozumieć tego drugiego człowieka, pokochać go i uszanować i pozwolić mu być taki, jaki jest. A tam się czasem dzieje magia i puszcza wszystko i zmienia się wszystko dookoła. Dlatego warto, jeśli wam już doskwiera to, co macie i nie chcecie tego dalej już, to zaopiekujcie się tym. Ja właśnie robię takie sesje, w którym będziemy się tym opiekować. I tam nauczymy się wspólnie przyjmować to, co po prostu było w naszym dzieciństwie i zastępować to zdrowym, mądrym, lepszym, abyście mogli też również znaleźć, mieć taką możliwość fajniejszego i spokojniejszego życia. Zapraszam, kochani. Możecie się umówić do mnie na spotkanie, a możecie umówić się ze mną na Facebooku, na Instagramie albo tutaj na TikToku.